Tomasz Gdula, witam Państwa w programie Rozmowa Dnia. Dzisiaj będzie to rozmowa samorządowa, ponieważ Państwa i moim gościem jest Tomasz Kaliszan, radny Opola, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora. Panie radny, spotykamy się w studio Telewizji Polskiej w Opolu, czyli znowu Pan zostanie objechany przez urzędnika Ryszarda Rudnika z czasu na Opole, który po ostatniej zaledwie setce krótkiej wypowiedzi, której Pan nam udzielił, i to chyba przez telefon jeszcze do tego, nie omieszkał rzeczywiście Pana bardzo ostro skrytykować, jak pan może rozmawiać z Telewizją Polską. No nie wiem, no jakoś będę musiał sobie z tym poradzić, z tą krytyką, tak pół żartem, pół serio. No nie wiem, no jeżeli... Pan się lekko otrząsnął po tym ataku. Nie, no to kuriozalne sprawy, no żeby krytykować kogoś za udzielanie wywiadu, a sam on być i tworzyć gazetę, a nikogo nigdy mnie nie zaprosić na wywiad, więc jestem gotowy do tego, aby z każdym porozmawiać, nie mam z tym najmniejszych problemów, więc jeżeli ktoś ze służby pana prezydenta chce, aby dopytać mnie, czy przeprowadzić wywiad, jestem do dyspozycji. Tak samo jak na sesjach Rady Miasta podchodzili pracownicy czasu na Opole i pytali się o pewne rzeczy, to też zawsze udzielam wywiadu, udzielam odpowiedzi na pytania, więc zapraszam, więc numer dostępny, adres mailowy też dostępny. A przypomnijmy, że ten materiał, w którym pan się wypowiadał, dotyczył niebagatelnej kwestii, ponieważ pokazaliśmy tam, że zgodnie z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, takie czasopisma jak Czas na Opole, wydawane przez urzędy, przez samorządy, udające gazetki, ale nie będące gazetami, tylko będące de facto tubami propagandowymi i to jednostronnie, że tak powiem, opisującymi rzeczywistość, naruszają unijną praworządność. To rzeczywiście jest niebagatelna kwestia. Czy to już nie tylko sprawa dotycząca Unii, przepisów Unii Europejskiej, ale to taki trochę taka patologia pod ochroną w państwie polskim, bo nie mówimy tylko o samorządach tu w Opolu, ale również inne samorządy, które tworzą tego typu biuletyny, które są takim transmitterem tej krytyki dotyczącej opozycji w stosunku do włodarzy, to nie jest dobre rozwiązanie, no bo tworzy nierówny dostęp do odbiorców. No, posiadając cały system finansowy, dany samorządowiec ma większe możliwości niż kandydujący radny. Czy też radni, którzy wspierają danego prezydenta, danego samorządowca, otrzymują materiały zdjęciowe, otrzymują możliwość wypowiadania się, co stanowi w moim odczuciu, jak i też również niektórych fundacji, które wypowiadają się na tym bardzo merytorycznie. Fundacja Obywatelskiego Rozwoju, która mówi o tym, że właśnie to nie jest równy dostęp do wypowiedzi, nierówny dostęp w tym wyścigu wyborczym w samorządzie, więc no, uważam, że tylko pokazywanie jednej strony w danym biuletynie samorządowym nie jest dobrą praktyką i uważam, że powinno być tam miejsce dla każdej strony sporu politycznego, a bardziej takie wszystkie biuletyny samorządowe powinny być nacechowane tym, aby informować mieszkańców o tym, co się dzieje, jak przebiega procesy pewnych inwestycji, czy też nawet odbioru śmieci. No takie zwyczajne prozaiczne. Tylko, że prezydent Opola żadnej krytyki nie znosi, w związku z tym zawsze musi na nią odpowiedzieć tak ekspansywnie, progresywnie, no i zawsze jest to atak na tych, którzy mają inne zdanie, a Czas na Opole jest do tego po prostu narzędziem. No, do tego już zdążyłem się przyzwyczaić, że pan prezydent no, nie bardzo znosi tą krytykę ze strony, nawet tą merytoryczną. Nie bardzo przyjmuje do siebie pewnych rozwiązań, które nie są po jego myśli. No ale no, taki charakter człowieka, no nie zmienimy tego. No, trzeba z tym jakoś żyć i starać się współpracować i pokazywać pewne obszary funkcjonowania miasta, które wymagają dużych nakładów finansowych i dużych wysiłków intelektualnych, aby poprawić funkcjonowanie życia mieszkańców Opola. A gdzie przede wszystkim ta poprawa powinna nastąpić? Gdzie prezydent i jego ekipa, pańskim zdaniem, najbardziej zawodzą? No to przede wszystkim komunikacja zbiorowa. Tutaj duży wysiłek mieszkańców, aby poprawić. Mieszkańcy chcieliby nowoczesnej komunikacji zbiorowej, która jeździ z dużą częstotliwością. Niestety tego teraz nie ma. Kolejne miejsca, no to oczywiście
oczywiście zieleń. Tu również mieszkańcy widzą olbrzymie wycinki drzew. Czasem nawet jedno symboliczne drzewo potrafi rozłościć mieszkańców. Czasem jest to nieuzasadnione, czasem uzasadnione, no ale też... Czasem też właśnie brakuje informacji, bo przecież specjaliści od zieleni miejskiej zazwyczaj wiedzą, co robią i niejednokrotnie trzeba usuwać drzewa, które potencjalnie tylko te okolice naszą najbliższą ubogacają i upiększają, ale jednak specjaliści wiedzą, że są to drzewa wewnątrz spróchniałe, stare. To jest też kwestia po prostu komunikacji. No właśnie, jak się ma czas na Opole, to łatwiej by się było komunikować, gdyby wykorzystywać tego rodzaju medium, no właśnie w tym celu, a nie w celach politycznych. No, po części tak, jednak no, drzewa to nie przysłowiowy koperek, które nie wyrosną po 2-3 tygodniach, tylko trzeba czekać 30-40 lat, a nawet 50 lat, aby posiadały taką zdolność produkcji tlenu, jak mają obecnie. No, czasem dochodzi do kuriozalnych sytuacji, że są drzewa wycinane i w te miejsca są nasadzenia zastępcze. Bądź też jedno drzewo jest wycinane na zaodrzu, a zasadzenie zastępcze w zamian za to drzewo jest na pasiece. Więc to nie są dobre praktyki ekologiczne, które mieszkańcy by chcieli. Prezydent ostatnio się również poskarżył, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie lubi Opola, ponieważ nie płynie tutaj tak duży strumień pieniędzy, jak prezydent Wiśniewski by chciał. Powiedział to przy okazji informacji o tym, że składa wniosek do Polskiego Ładu o dofinansowanie dokończenia obwodnicy Opola. Przy czym ja sobie wynotowałem, że miasto otrzymało 50 milionów złotych na uzbrojenie strefy ekonomicznej. Otrzymało 30 ponad milionów na budowę domu pomocy społecznej. Otrzymało nawet 5 milionów na fontannę, która w tej chwili jest budowana niedaleko Opolskiego Amfiteatru. No i wreszcie 100 milionów złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju, też bardzo preferencyjnej pożyczki w zamian za udziały w wodociągach i kanalizacji. To też przecież był duży gest finansowy ze strony rządzących w kierunku miasta. Czy zatem pańskim zdaniem te narzekania prezydenta są w pełni uzasadnione? Idąc do sprawy WIK-u, bo to też dosyć istotna sprawa. To nie jest tak, że rząd dał coś za darmo, tylko otrzymał udziały w oczywiście, spółce. Oczywiście, ale żaden kredyt nie byłby tak atrakcyjny jak ta transakcja, prawda? Nie wiem, czy by był bardziej atrakcyjny, czy mniej. Na tą chwilę obecną jest to bardzo nieatrakcyjna z punktu widzenia miasta Opola inwestycja finansowa. A to już wynik tego, co zrobiono z WIK-iem, co zrobiono z tą spółką. I to też jest efekt działań pana prezydenta i jego ludzi. Znaczy, to jest efekt działania prezydenta miasta Opola, który podjął decyzję o utracie kontroli nad spółką. Utracił całkowicie kontrolę nad spółką, sprzedając 20 parę % udziałów do Rządowego Funduszu Rozwoju. Niezależnie kto będzie rządził, niezależnie kto będzie prezydentem, utracił kontrolę nad spółką, co jest kardynalnym błędem z punktu widzenia zarządzania nad majątkiem gminnym. Co się tyczy pomocy ze strony rządu, no to naprawdę to nie jest tak. Dochody z tytułu podatków, które miały się pojawić w mieście i te pieniądze, które dany włodarz, czy też pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski mógłby spożytkować na pewne inwestycje według realizacji działań, które sam realizuje, czy też wniosków mieszkańców, niestety nie mogą mieć miejsca w związku z tym, że budżet miasta Opola jest uszczuplony w związku z działaniami rządu. To wynika z obniżenia Polakom podatków, prawda? Z obniżenia podatku dochodowego z 17 do 12%. Z podniesienia kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych, a więc Opolanie mają w kieszeniach więcej pieniędzy. Te kwoty to nie wynikają z tego, tylko z mechanizmu przeliczania i też transferowania PIT-u do budżetu centralnego. To jest równoległa kwestia rzeczywiście. To nie do końca, bo obniżenie podatku dla osób najmniej zarabiających nie stanowi największego punktu dochodów w budżecie danego samorządu, więc to nie o ten punkt chodzi tak naprawdę. Ja pamiętam, przepraszam bardzo, że panu wchodzę w słowo. Pamiętam, pański partyjny kolega, jakby nie patrzeć, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, mówił, że podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych to będzie finansowa katastrofa dla samorządów. No, ciekawe, że nie mówił już tego, kiedy Donald Tusk zaproponował 60 tysięcy złotych kwoty wolnej, ale rozumiem, że tutaj po prostu prawda etapu była taka, jaka była i w związku z tym wtedy trzeba było to krytykować, a teraz nie. Natomiast jeśli chodzi o Opole, to jak to wygląda z pańskiego punktu widzenia? Opole, cały system
system finansowania i refinansowania inwestycji przez rząd w Polsce jest bardzo nietransparentny. Chcielibyśmy, aby te procedury przyznawania danych dotacji były jak najbardziej przejrzyste, żeby każdy samorządowiec wiedział, jakie musi spełnić warunki, aby otrzymać dane dofinansowanie. Teraz przyznawanie tych pieniędzy jest ad hoc, tworzy się pewnego rodzaju kartoniadę, pewne rodzaju wsparcie dla samorządów, które są bliżej Zjednoczonej Prawicy, co w moim odczuciu mieszkańcy oceniają negatywnie. To jest chyba jednak chybiony argument, dlatego że ja znam samorządy rządzone również przez Platformę Obywatelską, ale to nie szeroki strumień pieniędzy płynie, wystarczy składać wnioski, odpowiednie wnioski. No właśnie nie o to już chodzi. Mieszkańcy Polski przyzwyczaili się do transparentności w związku z tym, jak wyglądają fundusze europejskie. Więc przywykli do tego, że jeżeli aplikują o dane wnioski, no to jest to czyste, klarowne i jednoznacznie oceniane. Tutaj mamy do czynienia z niejasnymi zapisami, brakiem transparentności. A gdzie one są niejasne, te kryteria? Bo nie mamy tych kryterii. Właśnie nie ma tych kryterii. O to w tym chodzi, że jeżeli by były jasne kryteria przyznawania, jeżeli te programy byłyby... Mówimy o pieniądzach z Polskiego Ładu. To pan ma na myśli, tak? Tak. Z Funduszu Inwestycyjnego Polski Ład. To rzeczywiście tym kryteriom się w najbliższym czasie również w Kurierze Opolskim przyjrzymy. Czy one rzeczywiście są transparentne, czy nie. Na koniec chciałem pana zapytać o wodną nutę. Inwestycję sztandarową dla Opola minionej dekady, o której prezydent Wiśniewski mówi, że teraz trzeba ją naprawiać i remontować, ponieważ Platforma Obywatelska źle tę pływalnię zbudowała. No, to kolejny taki przytyk ze strony pana prezydenta, który nie znosi krytyki. No, doskonale wiemy, że kryta pływalnia Wodna Nuta cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Stąd też pomoc ze strony marszałka województwa opolskiego, aby dopomóc w realizacji naprawy wentylacji na basenie. Prezydent sam był wiceprezydentem za czasu, kiedy Wodna Nuta powstawała, więc jeżeli... Przypomnijmy, jakie ugrupowanie wtedy reprezentował? No, był u nas w Platformie Obywatelskiej oczywiście, więc miał możliwość wykazać się. Jeżeli się nie wykazał, no to sam sobie wystawia no nie najlepsze zdanie, że będąc wtedy u władzy i czyli sugeruje realizując... pan, że to Arkadiusz Wiśniewski źle zbudował, niezależnie od tego, jaką miał legitymację partyjną wówczas w garniturze? Absolutnie. Myślę, że prezydent Arkadiusz Wiśniewski w tym czasie nie nadzorował tej inwestycji, więc nie mógł, ale jeżeli wiedział na tamten czas i że coś źle się dzieje na basenie, no to mógł oczywiście interweniować i sprawdzać. Z tego, co wiem, to inwestycja przebiegała dosyć poprawnie. Oczywiście nie odbyło się bez perypetii, jak przy niektórych inwestycjach, które również się dzieją teraz. No ale chodzi o to, żeby dążyć do jak najlepszych rozwiązań inwestycyjnych. No szkoda też, że bardzo dużo czasu zajęło prezydentowi miasta rozwiązanie sprawy ratowników wodnych na Wodnej Nucie, bo tutaj rzeczywiście płace, które tam mają miejsce, no, nie napawają chlubą. No cóż, takich sytuacji niestety jest więcej, że te spory płacowe w Opolu są rozwiązywane bardzo powoli i raczej bez empatii dla pracowników, którzy proszą po prostu o zwiększenie swoich. Empatia to nie tylko w tym obszarze. Brak empatii w stosunku do dzieci ze spektrum autyzmu, no to przeszło do historii kadencji prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Co rzekł Tomasz Kaliszan, radny Platformy Obywatelskiej, gość rozmowy dnia. Bardzo panu dziękuję za spotkanie w studio. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Państwu również dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.